Witaj, pewnie znasz te słowa this i it. Zwłaszcza to this, mówione przez nas tak twardo, this albo this, mm -mm, tak nie rób, zaraz ci powiem dlaczego. To słowo jest bardzo dobrze znane i ono oznacza, no właśnie, to. Ta, ten. Ale czemu to właściwie różni się od innego słowa, czyli it. I być może, nawet jeżeli jesteś osobą już nieco wyżej, średnio zaawansowaną, a może i nawet zaawansowaną, myślisz sobie, przecież to proste. Właściwie, to czym to się różni? Tak, i wiem co mówię. Jeżeli akurat ty znasz różnicę i czujesz tę różnicę, to spróbuj zapytać jakiegoś native speakera, powiedz mi różnicę między this i it. On oczywiście poda Ci wiele przykładów, chociaż. Nie za wszystkie da sobie uciąć rękę, szczerze wątpię, że wyjaśnię ci taką prawdziwą różnicę między tymi dwoma słowami. To może lepiej machnąć na to ręką i po prostu uznać, że czasem się mówi tak, a czasem tak. No nie, nie bądźmy takimi ignorantami. Oczywiście to z czasem się ułoży, ale tutaj w tym krótkim materiale postaram ci się z tymi słowami, co nieco dopomóc. To na początek pytanie, co to jest? No ale spróbuj odpowiedzieć po angielsku. Powiesz, this is a banknote czy it is. A banknote. Hmm. Spróbujemy do tego wrócić. Ale najpierw zacznijmy od podstawy podstaw, czyli this. I zauważ, że to słowo, niezależnie od tego, czy mówisz this, czy mówisz this, tam jest wyraźne i. I to jest istotne, ponieważ jeżeli będziesz mówić this, tak jak czasem mówią osoby początkujące, wyeliminuj to, to wtedy twój rozmówca być może zrozumie, że mówisz słowo this, czyli te, na przykład te rzeczy. zaimek do liczby mnogiej. Tak więc pierwsza istotna rzecz z tego odcinka zawsze I. This. This. Very good. No więc tak. It to jest po prostu zaimek. Tak samo jak she, he, it. You are nice. Ty jesteś miły czy miła. It is nice. To jest miłe. To jest coś miłego. No właśnie, no dlaczego nie? This is nice. To, że nie, to jeszcze nie powiedziałem. Ale gdybym powiedział This is nice, to... Taka chyba najważniejsza rzecz z tego materiału, którą warto zapamiętać, jest fakt, takie skojarzenie, że na to this pokazuje paluchem. I mama wiele razy Ci mówiła, nie pokazuj palcem, ale w Twojej wyobraźni anglojęzycznej możesz sobie tak wyobrazić taki paluch, który wskazuje na this, this, this. Czyli coś jakby w zasięgu Twojej ręki, nawet trochę takiej wirtualnej, dłuższej ręki. Coś konkretnego, na co pokazujesz palcem. Druga, nawet chyba ważniejsza rzecz, a na pewno bardziej problematyczna rzecz, bo nie da się jej ubrać w jakieś ramy, w jakieś tabelki, w jakieś definicje, jest Taka, że bardzo wiele będzie zależało od kontekstu. Czasem między this i it będzie taka minimalna różnica, którą poczuje tylko native speaker. Albo ty z czasem, gdy już nauczysz się czuć angielski, to będziesz w stanie odróżnić to this od it. W tych sytuacjach, w których wymagane jest odróżnienie ich. Tak więc mówiąc, it is a banknote, czy też skrótem is a banknote, mogę równie dobrze powiedzieć this is a banknote. Widzisz w tej pierwszej sytuacji, tak jakby stwierdzam. It's a banknote. To jest banknote. A w tej drugiej, tak jakby, pokazuje na niego. This is a banknote. No, żadna mi różnica, tak naprawdę. I w sumie masz rację. Natomiast może się zdarzyć taka sytuacja, w którym to this będzie ze sobą coś niosło, będzie coś podkreślało. Na przykład It's me, a this is me. W zależności od kontekstu, to It's me może być na przykład taką sytuacją, gdzie wchodzę do domu, ktoś tam z góry krzyczy: Who's there? To tam. A ja mówię, It's me! Mom, it's me! Albo przychodzę do anglojęzycznego znajomego i mówię, It's me. Zaś gdybym na przykład powiedział, This is me, to mogłoby to być hmm, na przykład w jakiejś sytuacji, w której mówię, No widzisz, taki jestem. This is me. This is real me. I was crying. That's true. This is me. Różnica? Bardzo subtelna i bardzo uwięziona w kontekście, ale tak to już jest z językami, że one muszą mieć swój kontekst. Próbujmy z czymś nawet bardziej namacalnym. Wyobraź sobie, że mamy znajomego. I on ma na imię Mike. W sytuacji, gdy on wchodzi do pokoju, mogę mu powiedzieć: Oh, it's Mike. Natomiast gdybym powiedział: This is Mike, to może tak jakbym go przedstawiał. Albo ktoś by zapytał: Who's there? Oh, this is Mike. It's Mike. One w niektórych sytuacjach byłyby ze sobą synonimami. Ale w sytuacji, gdyby ten Mike coś zrobił tam dwa dni temu i ktoś by się pytał, kto to zrobił, to wtedy ja bym powiedział: It was Mike. A raczej nie powiedziałbym: This was Mike. Oczywiście, gdybym tak powiedział, mój rozmówca nadal nie zrozumie. Ale po prostu naturalnym byłoby powiedzieć It was Mike. Albo weźmy taką sytuację. Daj mi to. Widzimy coś na biurku i mówię Daj mi to. Rozkazuję. Czego w angielskim się ogólnie nie robi. Pomijając te wszystkie burżuazyjne zwroty, czym mógłbyś mi podać? Chcę prosty komunikat. Daj mi to. Czy ktoś powiedziałby Give me it? Oczywiście pewnie by Cię zrozumiano, ale brzmi to dziwacznie. Raczej byśmy powiedzieli Give me this. Widzisz to pokazywanie paluchem czegoś w naszym zasięgu, się kłania. I to jest chyba takie kluczowe. To pomoże Ci w większości sytuacji. Weźmy inną sytuację, ćwiczmy na przykładach. Ktoś mówi, wiesz co, nie mogę dzisiaj do Ciebie przyjść. A ty mówisz, mm, okej, okay, nie ma sprawy. Tam po angielsku mówią taki zwrot. I jakby to było? It's okay? Czy może this is okay? W tej sytuacji, czy może jeszcze coś? That's okay, czyli that is okay. To byśmy musieli jeszcze jedną puszkę Pandory otworzyć, bo that tyczy się sytuacji, w których wskazujemy coś, co nie jest w zasięgu naszej ręki, czyli coś jest albo oddalone, albo gdzieś w naszych wspomnieniach, w naszej wyobraźni, to będzie wtedy that. Więc tu jak najbardziej moglibyśmy powiedzieć, That's okay, ale jak najbardziej by przeszło, It's okay, it's okay, I understand you, you can't visit me. Today it's okay. I znów raczej ja bym nie powiedział This is okay, bo on by być może zapytał wtedy What is okay? What? You said this. Hmm, a czy istnieją takie sytuacje, w których można by użyć i jednego, i drugiego w jednym zdaniu? Tak. Znam przynajmniej jedną taką sytuację i jeden taki zwrot. Natomiast jeżeli ten materiał Ci się podobał i myślisz sobie tak, nawet ciekawie ten Darek opowiada, tak niezbyt naukowo, ale gdzieś to rozumiem, to będzie mi miło, jeżeli dołączysz do mnie w moich projektach, na przykład Enlina do 500 zwrotów, w których właśnie w taki sam sposób opowiadam o anglojęzycznych zwrotach, konstrukcjach, pracujemy na gotowych zdaniach, rozkładamy je na czynniki pierwsze i dzięki temu uczymy się używać tych zdań w kontekście. W boju. Oczywiście, jeżeli ten materiał Ci się podobał, możesz zostawić coś od siebie. Łapki serducha, udostępnienia wszystko to mile widziane, a im więcej Ty zrobisz, czy na przykład dodasz jakiś komentarz, dorzucisz jakąś łapę, to dzięki temu prawdopodobnie otrzymasz powiadomienie o moich nowych materiałach, bo poinformuje Cię o nich algorytm. A to przecież plus dla Ciebie, bo będziesz się motywować do nowych i nowych rzeczy. I na koniec też taki apel: nie dajmy się zwariować. To, że ja o tym opowiadam, chcę Ci to przybliżyć, to nie znaczy, że Ty jutro. W każdej sytuacji masz brzmieć perfekcyjnie, bo jak nie, to nie pokazuj mi się tu. Nie ma takiej możliwości, żeby z tym i z wieloma innymi rzeczami nie robić błędów. Więc będziesz je popełniać, zaakceptuj to polub, eliminuj z czasem. A tym ostatnim zwrotem, takim kombosem, który można by użyć z tymi dwoma słowami, jest na przykład zwrot. This is it. I on idealnie pasuje na koniec. This is it. Czyli to jest to. A kiedy używamy tego zwrotu? To jest taki zwrot kończący. Z jednej strony może to oznaczać. To koniec, ale też może oznaczać udało się. Mamy to. This is it. Po to żeśmy właśnie czekali. I dzięki za obejrzenie tego materiału zapraszam Cię do kolejnych. Cześć!